Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o nowościach, które pojawiły się u mnie w ciągu ostatnich, powiedzmy, 2 miesięcy. Wiem, że miałam nakręcać filmy, takie podsumowania kosmetyczne, które miały być połączeniem denka, nowości i ulubieńców i czego tam jeszcze bym sobie nie wymyśliła. Natomiast jakoś tak ostatnio się to troszeczkę pomieszało, dlatego że w tym okresie świątecznym miałam trochę więcej czasu, więc ponagrywałam takie podsumowania roczne, więc w styczniu poszły 3 filmy z takimi właśnie podsumowaniami rocznymi i przez to też nie robiłam podsumowania grudnia, no i teraz już minął cały styczeń. A przy okazji też muszę Wam powiedzieć, że nazbierało mi się naprawdę dużo, dużo nowości. Niektóre już zaczęłam używać, tak że będę mogła poopowiadać trochę o takich pierwszych wrażeniach. Inne jeszcze są zapakowane, nieruszone, także myślę, że rozdzielę w tym razem te nowości od denka i za tydzień podejrzewam, że wpuszczę właśnie denko, bo z denka też mam sporą torbę uzbieranych kosmetyków właśnie z 2 miesięcy. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie nowości się u mnie pojawiły w ciągu tych ostatnich, tak jak mówię, 2 miesięcy, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I zacznę od paczki, którą dostałam od Stylevana. Słuchajcie, co to się nie wyrabia, dostałam paczkę PR-ową i po prostu jestem w szoku, dlatego że taki kanał, tak mały kanał jak mój, rzadko jest zauważany przez jakiekolwiek tam firmy, sklepy i tak dalej, więc dla mnie to jest ogromne wydarzenie, że ja dostaję cokolwiek do testów. Sklep internetowy Stylevana to jest sklep podobny do YesStyle, podobny do Yolse. Krótko mówiąc, sklep, w którym możemy znaleźć kosmetyki azjatyckie, koreańskie, japońskie, ale nie tylko kosmetyki, bo również jest tam fashion, dział fashion, także tam, mówiąc szczerze, nie zaglądałam, ale wiem, że jest. I ja dostałam od tego sklepu internetowego właśnie paczkę z 5 kosmetykami. Niestety nie mogłam ich sobie wybrać sama, także pokażę Wam po prostu to, co dostałam. Ogólnie jeśli chodzi o sam sklep, to muszę Wam powiedzieć, że ich oferta jest naprawdę bardzo interesująca i dosyć obiecująca, bo może nie jest to tak potężna platforma, jak na przykład YesStyle, ale jest tam naprawdę bardzo duży wybór kosmetyków. Są tam te marki, które wszyscy dobrze znamy, czy to Innisfree, czy Cosarex, no nie wiem, teraz nie chcę strzelać z głowy, ale wiecie na pewno, o co mi chodzi. Wszystkie te takie bardziej znane koreańskie marki i są też takie marki, o których ja na przykład nigdy wcześniej nie słyszałam. Ceny są bardzo podobne, wysyłają na cały świat. Tam jest próg darmowej wysyłki, chyba 39 funtów. Nie wiem, jak to się tam przelicza na złotówki. Ja zadałam im pytanie, czy właśnie wysyłają do Polski i jak najbardziej tak. Także nie wiem też, jak długi jest ten czas oczekiwania. Ja od momentu, kiedy oni napisali mi, że wysyłają mi tą przesyłkę, to czekałam chyba z 10 dni. Także wydaje mi się, że to przyszło dosyć szybko. Natomiast nie wiem, jak długo bym czekała, mówię, gdybym sama kupiła. Dostałam też tam swój kod promocyjny, kod zniżkowy od 15 do 20%. Nie wiem, dlaczego jest taki rozstrzał. I ten kod to jest INNF, chyba Green Tea. Ja tam na dole to podpiszę. Także ja z tego nic nie mam. To nie jest link afiliacyjny, także jest to tylko taki po prostu kupon rabatowy, kod zniżkowy. Także jeżeli z niego skorzystacie, to mówię, dostaniecie te 15 czy 20% zniżki. No i też to będzie dla nich sygnał, że z mojego kanału ktoś tam do nich dotarł. Słuchajcie, co mi się też podoba w tym sklepie, to to, że jest tam zakładka cruelty free. Coś, co na przykład jest też na YesStyle, ale nie ma na Yolse. Także to mi się bardzo podoba, dlatego że ja staram się, tak jak wielokrotnie mówiłam, staram się kupować kosmetyki cruelty free, a wśród tych azjatyckich, czy to koreańskich, czy japońskich, nie jest to często jasno określone, nie jest to taka sprawa oczywista, także ciężko jest czasami znaleźć te kosmetyki albo się zorientować w tym, które są cruelty free, które nie są, także mi takie zakładki bardzo tam pomagają. Co mnie zdziwiło w tej zakładce, jest również marka Skin Food i jest też chyba marka Innisfree, o których ja byłam przekonana, że cruelty free nie są. Także nie wiem, jak to zweryfikować, dlatego że te informacje w sieci też nie zawsze są wiarygodne. Także nie wiem, czy w tej zakładce jest jakiś błąd, czy rzeczywiście te marki są w tej chwili, na przykład cruelty free, a kiedyś nie były, nie wiem. Ale w każdym razie daję Wam znać, że jest tam taka zakładka, co dla mnie osobiście jest bardzo dużym plusem. No dobra, słuchajcie, co dostałam od tej firmy, od tego sklepu? Dostałam taką olbrzymią maskę do włosów, chciałam powiedzieć, maskę do twarzy, Modeling Mask Collagen.
Skin Rejuvenating and Moisturizing. I to jest taka maska, ja już to otwierałam, ale jeszcze tego nie używałam, to jest wszystko w proszku, także niestety na samym tutaj opakowaniu nie ma zbyt dużo informacji, właściwie to chyba nie ma żadnych informacji po angielsku, wszystko jest po koreańsku, natomiast jest informacja na stronie, co ta maska robi i jak jej używać, także wiem, że na pewno trzeba to zmieszać z wodą i oczywiście nałożyć na twarz. Tutaj jest, aha, jest skład po angielsku. Nie będę się teraz wygłupiać, że cokolwiek tu z tego zrozumiem, ale jest kolagen, hydrolizowany kolagen, on jest na 5. chyba miejscu. Aha, są też algi. Algi są już na 3. miejscu składu. Także taka po prostu maska nawilżająca. Ja nie za bardzo przepadam za takimi maskami w proszku, które trzeba sobie samemu rozrabiać, no ale skoro mam już tak olbrzymie opakowanie, to myślę, że spróbuję. Sprawdzałam cenę, jest naprawdę bardzo przystępna, chyba 6 czy 7 funtów, także nie drogi kosmetyk. Także oczywiście jak zacznę używać, to dam Wam znać, jak się sprawdza i czy warto sobie taką wielką puchę kupić. Kosmetyk, który może właściwie to od tego powinnam zacząć, bo wywarł na mnie olbrzymie wrażenie i jestem z niego niesłychanie zadowolona, to jest taki tonik. To jest chyba jakaś tam nowość na stronie, bo widziałam, że ono tam się pokazuje w nowości, ten tonik. Firma nazywa się Haukaru. Haukaru. Nie będę się też wygłupiać. Wszystko, słuchajcie, zapakowane tutaj było, zaklejony ten sam kartonik i tutaj też była taka banderola na tym toniku. Słuchajcie, tonik właściwie to jest bardziej taka esencja. Tutaj jest, aha, to jest z fermentowanego ryżu i z bambusa. I powiem Wam, że przyglądałam się składowi, nie wiem, czy ten skład był tutaj na opakowaniu, czy na stronie. Tak, jest tutaj na opakowaniu. Słuchajcie, ten skład jest naprawdę niesamowity, bo nie widzę tutaj wielu jakichś takich dopełniaczy, wypełniaczy i nie wiadomo czego. Dobre 3/4 składu to są wyciągi naturalne, roślinne. Oczywiście na pierwszym miejscu mamy wodę, potem mamy betainę, glicerynę, natomiast później to już się zaczyna cała plejada wyciągów ryżowych, sfermentowanych, żeńszeń tutaj jest, beta-glukan, jakieś inne wyciągi z korzeni. Naprawdę jest tego dużo, lukrecja tutaj chyba też jest, także naprawdę bardzo dużo takich naturalnych wyciągów. Sam tonik ma taką konsystencję, niby jest wodnisty, ale przy okazji jest taki śliski. Jak go nakładam na skórę, to jest właśnie taki śliski i przez to bardzo też fajnie się wchłania. Ma też bardzo fajny zapach. Dla mnie to jest taki zapach męski, korzenno-męski. Natomiast przyglądałam się też temu składowi i tam nie ma perfum, także ten zapach pochodzi rzeczywiście od tych naturalnych ekstraktów, które się tutaj znajdują. Fajna buteleczka, bo ona ma taki korek, wiecie, z taką tylko małą dziurką, także niewiele się tego wylewa. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się tego toniku używa. Tu jest, to jest duża butla, bo czy tu jest więcej niż 200 ml? Tak, słuchajcie, tutaj jest aż 300 ml, także widać, że ta butla jest naprawdę pokaźna i ten tonik też kosztuje chyba 11 funtów czy coś koło tego, także nie jest zbyt wygórowana cena, a mówię, skład rzeczywiście bardzo fajny, sama opakowanie plastikowe, takie ombre. Bardzo ładnie to elegancko wygląda, także z tego toniku jestem naprawdę bardzo zadowolona, cieszę się, że udało mi się, że mam okazję po prostu go przetestować i takie odkrycie moje, bo chyba nie miałam jeszcze takiego toniku, który wywarłby na mnie aż tak duże wrażenie, mówię zupełnie szczerze. Kolejna rzecz, jaką od niej dostałam, to maska na noc, maska z firmy iUnique. Tak to wygląda, również wszystko oryginalnie zapakowane było z taką banderolą, tutaj ten kod taki, nie kod, tylko wiecie, ten holograficzna naklejka. Jest to propolisowa, witaminowa maska na noc, firma, tak jak mówię, iUnique, to wiem na pewno, że to jest firma Cruelty Free, 60 ml, użyłam tego kilka razy, to ma postać takiego jakby pół żelu, pół kremu, dosyć jest to lepkie, obojętnie czy nałożę tego mało na skórę, czy dużo, to znaczy jak dużo nałożę, to się bardzo wolno wchłania, jak nałożę niewielką ilość, to się wchłania szybko, ale zawsze pozostaje bardzo, bardzo lepkie, także nie dla każdego, nie każdemu to przypadnie do gustu, mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, ale rano muszę porządnie po tym umyć twarz, bo wiadomo, że jak jest coś takiego lepkiego, to wszystkie kurz i jakiekolwiek włosy, kłaczki, wszystko się czepiają, szczególnie gdzieś tutaj do szyi, także rano trzeba porządnie buzię umyć. Mówię, użyłam dopiero kilka razy, więc nie wiem, jakie to daje tak naprawdę długoterminowe efekty. Jednorazowy efekt był taki, że skóra była ładnie nawilżona, ale tak jak mówię, bardzo lekka. Także zobaczę jeszcze przy dłuższym używaniu, jak mi się to będzie sprawdzać. Natomiast firma iUnique jest, wierzę, że też i przez Was dobrze znana, także być może nawet tą maskę znacie.
Ja już od bardzo dawna nie używałam żadnych masek takich typowo na noc azjatyckich, także z przyjemnością sobie do tego wrócę, do takiego doświadczenia i mówię, w dłuższym czasie zobaczę, jak to się będzie u mnie sprawdzać. Kolejny kosmetyk od Stylevana to jest krem z filtrem Frudia. Tak to wygląda, było w opakowaniu białe, więc tutaj nie będzie wiele widać. Nie wiem, czy jest to firma Cruelty Free, czy nie. W każdym razie krem z filtrem 50+, PA z 4 plusami. Jest on nawilżający. Jest tutaj skład, nie ma alkoholu, bardzo mocno jest pachnący. Słuchajcie, zrobię oczywiście test, jak to zawsze. Każdy jeden filtr, który się u mnie będzie pojawiał, to doczeka się swojego odrębnego filmu, także opowiem Wam w oddzielnym filmie o tym kremie. Natomiast cieszę się, że mam okazję znowu wrócić może i potestować sobie kolejny jakiś tam azjatycki krem z filtrem, bo to jest zawsze fajnie coś takiego sobie przetestować i może coś tam nowego odkryć, także mówię, ja zaczęłam tego też używać, nie wiem, 2 czy 3 razy użyłam, także dam Wam znać, zrobię oddzielny film o tym konkretnie kosmetyku. I kolejna rzecz, jaką dostałam, z której nie do końca jestem zadowolona z tego względu, że nie jest to zupełnie produkt dla mnie przeznaczony. Jest to taki Repair Logic, to jest taki krem na problemy. No krótko mówiąc na wypryski, tak? To ma 2% jakiejś sebodulin. To ma też regulować wydzielanie sebum i korygować rozszerzone pory, no i ma właśnie pomagać zaleczać jakieś tam wypryski. Także taki krem, powiedzmy, punktowy, nie wiem, czy będę tego używać, bo zupełnie nie będę widziała, czy on w ogóle działa, czy nie. Być może przekażę to siostrze, która ma skórę bardziej problematyczną, już na pewno tłustą, więc być może ona będzie mogła to dla mnie przetestować i Wam najwyżej powiem. Mówię AC Target Cream. Logically, czy to jest firma Logically Skin chyba? Tak mi się wydaje, że firma to jest Logically Skin. Tak jak mówię, zostawię linka na dole do tego konkretnie kosmetyku, a jeżeli uda mi się go na kimś przetestować, to też dam Wam znać, czy działa, czy nie działa. I ostatnia rzecz to jest maska w pachcie Aqua Ampoule Juice i to jest firma Scenic. Mi jest ta firma znana, chociaż nie wiem, czy ja kiedyśkolwiek miałam coś z tej firmy, czy nie. Także też dawno nie miałam maski w pachcie. Wiecie, że ja przestałam kupować maski w pachcie raz, że wzbraniam się od takiego produkowania śmieci, a dwa, że nie jestem przekonana, czy one tak naprawdę cokolwiek więcej dla mnie robią, czy nie. Ale jak mam, to oczywiście sobie zużyję, albo nie wiem, może sobie zostawię na jakieś tam wakacje, na jakiś wyjazd, bo to wtedy rzeczywiście ma sens. Słuchajcie, i to by było na tyle, jeśli chodzi o sklep Stylevana. Tak jak mówię, ja zostawię Wam na dole link do sklepu, link do tych wszystkich produktów, które otrzymałam. Mam nadzieję, że to wszystko pokazałam. Tak mi się wydaje, że pokazałam 5, że to chyba wszystkie. Ja będę te kosmetyki testować i na pewno w kolejnych filmach Wam opowiem, czy to w ulubieniu, czy w denku, opowiem, jak się sprawdzają, a tymczasem zachęcam Was do zajrzenia na stronę, bo tak jak mówię, macie ten kod zniżkowy, oferta firmy naprawdę jest, oferta tego sklepu naprawdę jest bardzo szeroka, także można tam znaleźć wiele, wiele fajnych rzeczy, czy to z makijażu, czy z pielęgnacji, no i mówię, mi się bardzo podoba, że jest ta zakładka Cruelty Free, także ja na pewno będę do tego sklepu jeszcze sobie zaglądać, no i oczywiście wykorzystywać swój kod, bo dlaczego nie? Natomiast teraz mam tak dużo kosmetyków, że naprawdę mi już jest nic więcej nie potrzeba, także w najbliższej przyszłości nie zamierzam robić jakichś tam większych zakupów, ale jak mi się coś tam pokończy, to na pewno na tą stronę zajrzę. A tymczasem naprawdę bardzo Wam polecam ten tonik właśnie z tego czarnego ryżu fermentowanego czy coś. Naprawdę rewelacyjny kosmetyk, także z tego jestem chyba najbardziej, z tych wszystkich, które dostałam, to z tego toniku jestem najbardziej zadowolona. Wydaje mi się, że już mówię 15 minut, a to jeszcze chyba nawet nie jest 1/4 tego, albo nie, 1/3 może tego, co ja Wam tutaj chcę pokazać. Słuchajcie, to nie jest koniec kosmetyków koreańskich, bo ja sama zrobiłam zakupy. Tak, ja zrobiłam zakupy na stronie Yolse. Chyba to było w grudniu, tak mi się wydaje, albo gdzieś tam w połowie grudnia i zakupiłam 3 kosmetyki. Mam nadzieję, że ja o tych kosmetykach jeszcze Wam nie mówiłam, bo coś się ostatnio chyba gubię, ale tak, to były na pewno kosmetyki, które ja zakupiłam gdzieś tam w połowie grudnia i one też do mnie szły z dobre 2, może nawet i więcej tygodni, 2 tygodnie myślę, że szły. Nie było tak źle. Kupiłam sobie 2 kosmetyki z firmy Beauty of Joseon. Beauty of Joseon. Mówię tak, jak się pisze, bo nie mam pojęcia, jak to przeczytać. Słuchajcie, ja
na tą firmę to już miałam oko już naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze miałam taką, wiecie, fazę na euforię po prostu kosmetykami azjatyckimi, to mi się ta firma rzucała w oczy, ja zawsze chciałam coś z tego przetestować, ale jakoś zawsze mi było nie po drodze. Wiem na pewno, że to jest firma Cruelty Free i to jest taka firma, która bazuje na tych starodawnych chińskich recepturach i tak dalej. Oni tam mają kosmetyki oparte na żeńszeniu, na śluzie ślimaka, ponoć ich krem nawilżający jest bardzo fajny, jest taki charakterystycznym opakowaniu, takim na stylowo robionym słoiczku. Ja tego kremu nie kupiłam, dlatego że mam w tej chwili kremy nawilżające, nie było mi potrzeba, nic więcej. Natomiast kupiłam sobie esencję, bo wtedy jak robiłam te zakupy, to jeszcze tego ze Stylevana nie miałam i chciało mi się jakiegoś fajnego toniku, jakiejś takiej właśnie fajnej esencji i ja w tym samym czasie zakupiłam ten tonik z Pixie, kolagen tonik, to już o nim Wam mówiłam i w tym samym czasie zamówiłam właśnie tą esencję z Yose, z Beauty of Yoson i to jest Ginseng Essence Water, czyli po prostu esencja na bazie wyciągu z żeńszenia. Również skład tutaj jest fenomenalny, bo w ogóle już na pierwszym miejscu w składzie jest właśnie ta woda z żeńszenia, czy też hydrolat z żeńszenia. Potem też jest gliceryna, jest niacinamida, jest jakiś tam sacharoza i no nie będę się tutaj wygłupiać, w każdym razie potem znowu jest wyciąg z żeńszenia i jeszcze jeden wyciąg z żeńszenia. Także jest tego rzęszenia tutaj dosyć sporo. Słuchajcie, bardzo w ogóle takie opakowanie, jeszcze mężowi kazałam w to pukać, bo nie wiedziałam, czy to jest szkło, czy plastik, ale to jest plastik, jest dosyć ciężki, taki bardzo sztywny plastik. Również butelka jest z takim stoperem, nie wiem, czy wy widzicie, co ja Wam tutaj pokazuję, że niewiele z tego leci. Zapach jest taki tego bardzo chyba... właściwie to... coś tam czuję, ale taki prawie, że niewyczuwalny. Również jest delikatnie śliski, ale mniej śliski niż ten tonik, ten poprzedni z tego, ten ryżowy. Szybciej się wchłania, jest bardziej taki wodnisty. Bardzo fajna esencja, również bardzo fajnie nawilża, taki, wiecie, no rzęsień ma takie właściwości energetyzujące, przeciwstarzeniowe i tak dalej, także bardzo fajny kosmetyk, również był niedrogi, tak jak mówię, bardzo fajny skład, no i firma Cruelty Free. I do tego, do kompletu kupiłam sobie taką ampułkę, takie serum, również to jest z rzęszenia. Aha, to jest rzęszeń i śluz ze ślimaka, czyli to, co ja najbardziej chyba lubię. Nie umiem Wam powiedzieć też, jakichś tam, wiecie, długofalowych efektów działania tych kosmetyków, bo używam ich jeszcze za krótko, ale takie pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Ta, widzicie, to serum jest takie ciemnobrązowe, żelowe, bardzo fajnie się wchłania. Ja takie żelowe sera z reguły mieszam właśnie z czymś tam olejowym, w ten sposób lubię to nakładać, ale samo solo też sprawdza się bardzo fajnie, nie jest jakieś tam przesadnie lepkie, ładnie się wchłania, ładnie nawilża, także też tutaj ten skład, pamiętam, że mnie zaciekawił, bo też właśnie mamy ten ekstrakt z żeńszenia na pierwszym miejscu. Mój aparat się samoistnie wyłącza po 20 minutach i już mi się to zdarzyło tyle razy, że gadałam po prostu sama do siebie. Tak jak mówię, ten wyciąg z rzęszenia jest na pierwszym miejscu, też na trzecim miejscu jest śluz ze ślimaka. No i właściwie to wszystko, co musimy wiedzieć. Potem są jeszcze jakieś inne tam dodatki i wyciągi, ale tak jak mówię, rzęszeń jest śluz ze ślimaka, mi to w zupełności wystarcza. Bardzo fajny kosmetyk i mówię, z przyjemnością mi się tego używa. Kupiłam też przy okazji tych zakupów właśnie na Yose, kupiłam krem pod oczy, ale jeszcze go nie zaczęłam używać. To jest firma Purito i to jest ten Centella Green Level Eye Cream. Ja kiedyś z firmy Purito, w ogóle chyba nic nie widać, prawda? Ja kiedyś z firmy Purito miałam ten krem do twarzy, ten z rokietnikiem, tak? Taki, wiecie, w biało-pomarańczowym opakowaniu. Pamiętam, że bardzo mi się ten krem podobał. Zresztą firma Purito, no wiem, że niesławny ich filtr ostatnio troszeczkę zepsuł sprawę, ale ogólnie bardzo lubię ten krem BB z Purito i nie wiem, kiedyś miałam też jakąś esencję, też mi się podobała. Także jest krem pod oczy Centella Green Level, 30 ml. Jeszcze nie zaczęłam używać, bo chcę wykończyć najpierw to, co mam pootwierane, ale mówię, chcę, żebyście wiedzieli, że coś takiego mam, także w jakiś tam w przyszłości możecie się też kilka słów o tym kosmetyku spodziewać.
Kolejne zakupy to kupiłam taką nowość z firmy Q&A. Zrobili balsam do oczyszczenia twarzy. To jest grejpfrutowy balsam do oczyszczenia twarzy. I on jakiś czas temu się pojawił i to była jakaś w ogóle edycja limitowana. Ja wtedy tego nie kupiłam, nie wiem właściwie dlaczego. Potem to oczywiście zniknęło. No i teraz oni ogłosili, że wprowadzają produkt na stałe do swojej oferty. W ogóle Q&A jest w tej chwili też już w Sainsbury. Nie wiem, czy to ktoś z Was mi... Tak, to ktoś z Was mi pisał. Także jest w Sainsbury, także świetna wiadomość. W Hola ten baret, przynajmniej w moim małym sklepie, jest stacjonarnie, więc nawet i w większych sklepach podejrzewam, że też. Jest też na... bo ja to kupiłam z Look Fantastic chyba, albo Feel Unique. Chyba Feel Unique. Oj, nie będę teraz się zmyślać, ale nie kupiłam ani z Hola ten baret, ani z Sainsbury'ego, tylko wydaje mi się, że właśnie albo z Feel Unique, albo z Look Fantastic. Do brzegu. Balsam oczyszczający do twarzy. Słuchajcie, rewelacyjny jest ten kosmetyk. On rzeczywiście delikatnie pachnie grejpfrutem. No tutaj są te olejki eteryczne, czy też perfum, nie wiem, perfumy, ale olejek eteryczny tu jest. Uważam, że można by sobie tego darować, bo jednak olejki eteryczne do twarzy to jest rzecz taka bardzo kontrowersyjna i dla wielu skór może to powodować jakieś tam reakcje alergiczne, czy drażniące, natomiast ten zapach jest naprawdę bardzo delikatny, ten olejek tutaj oczywiście jest na ostatnim miejscu w składzie, więc jest go niewiele. W każdym razie to jest taki balsam, no jak widzicie, w tubce, więc on ma taką postać, wiecie, bardziej miękką niż ten balsam w słoiczku. Ja go mogę porównać do tego balsamu z The Inky Lace, natomiast ten podoba mi się trochę lepiej, bardziej, dlatego że on, no i właśnie, bo tutaj zależy od tego, co kto lubi, on zostawia taką delikatną warstwę na skórze. Tak jak na przykład ten balsam z The Inky Lace, ten Old Cleanser, coś tam, to on się zmywa praktycznie do zera. Czy to go zmyjemy wodą, czy też ściereczką, to on się zmywa do zera i nie zostawia na skórze praktycznie nic. Tak ten zostawia taką delikatnie nawilżającą warstwę. Mi się to bardzo podoba, także wiem, że to nie dla każdego, ale dla skór właśnie dojrzałych, ale nie o dojrzałość tu chodzi, tylko właśnie do takich skór przesuszających się, suchych, odwodnionych. Myślę, że taki balsam będzie się fajnie sprawdzał. Bardzo fajnie domywa makijaż, oczywiście nie jakiś tam ciężki makijaż oka, ale delikatny makijaż w zupełności domywa. Można go zmywać wodą, można go zmywać ściereczką. Naprawdę bardzo fajny produkt. Troszeczkę się rozwarstwia przy wyciskaniu stópki, ale ten z The Inky Lace też to robi, także warto albo go wstrząsnąć, albo nie wiem, pomasować tą tubkę, żeby te oleje tam się razem zmieszały i nie wiem, świetny, naprawdę świetny czyścik, też niedrogi, bo on kosztuje mniej niż 10 funtów, a jeszcze często są promocje tam 2 za 3 i tak dalej, także w połączeniu z tym miętowym, ja mam ten miętowy żel do oczyszczenia twarzy, również bardzo fajny, taki delikatny, odświeżający, nie przesuszający skóry, także ten duet moim zdaniem rewelacyjny, jeżeli szukacie czegoś, mieszkacie tu, gdzie jest oczywiście firma dostępna, jeżeli szukacie czegoś, nawet co można kupić stacjonarnie, niedrogo i z fajnym składem, także naprawdę bardzo Wam to polecam. Przy okazji tych samych zakupów kupiłam krem z filtrem z firmy Ultra Sun. Mam nadzieję, że firma też jest dostępna w Polsce. O firmie Ultra Sun często mówi Cyril Laurent, tylko że on tam mówił o jakimś tam fluidzie do twarzy. Ten fluid jest bardzo drogi i ja osobiście jestem przeciwna kupowaniu bardzo drogich filtrów do twarzy, dlatego że raz, że mamy alternatywy dużo tańsze, to dwa, mam wrażenie, że jest pewnego rodzaju psychologia taka, że jak mamy jakiś kosmetyk droższy, to go podświadomie oszczędzamy, a ja wielokrotnie Wam mówiłam, że filtrów nie można oszczędzać, filtry nie mają być wydajne, filtry trzeba używać szybko, bo trzeba ich używać dużo, więc jak kupimy sobie drogi kosmetyk, to mam przynajmniej ja tak mam, że jak mam coś drogiego, to oszczędzam i wiem, że będę robić to samo to z filtrem. Także nie sięgam po te filtry, które są takie naprawdę bardzo drogie. I ten, który on tam poleca, jakiś fluid, coś tam do twarzy, on właśnie kosztuje chyba z 25 czy 26 funtów, chyba za 50 ml. Dla mnie to jest za dużo na krem z filtrem. Ja tutaj kupiłam coś innego. To jest Extreme Very High Sun Protection. On był w jakiejś tam promocji. To jest w ogóle duże opakowanie, 100 ml. To jest produkt, który jest reklamowany jako do twarzy i do ciała. Natomiast on tutaj ma tak wysokie te filtry i ogólnie cuda na kiju,
PA oczywiście z 4 plusami, UVA absorbent 95%, no i też nie zawiera alkoholu, także jest tutaj 100 ml, także będę to testować. I mam kolejny filtr do twarzy i właściwie to do zakupienia jego zainspirowała mnie też jedna z Was, bo robiłam jakiś czas temu recenzję tego filtru z Bondi Sands i tam... Bondi Sands i tam przez, ja zrobiłam błąd w tytule filmu, także przez jakiś tam czas ten film był na YouTubie jako Bondi Sands i ktoś tam właśnie skomentował, że o, już myślałam, że to Bondi wypuściło jakiś fajny kosmetyk. No ja potem poprawiłam ten błąd, tą literówkę, no i słuchajcie, i potem sobie myślę tak, no ale czy Bondi rzeczywiście ma jakiś filtr do twarzy? No i weszłam sobie na stronę tutaj, Bondi jest dostępna na e-kosmetyki i jeszcze na Super BH, ja w każdym razie tam, tak, Super BH, coś takiego. Zostawię linka na dole, gdzie ja kupiłam konkretnie kosmetyki z Bondi, już nie pierwszy raz. I zobaczyłam, że oni rzeczywiście mają filtr do twarzy i to całkiem nieźle zapowiadający się. Tak wygląda, to jest Pre-D3, zaawansowany krem nawilżający SPF 50. UVA w kółeczku, UVB i on też ma VIS AR, czyli ten światło niebieskie i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, światło niebieskie. No. Tutaj oczywiście jest też cała instrukcja i tak dalej, wszystko oczywiście po polsku, no bo to polska firma, nic dziwnego. Także będzie się to łatwo czytać. Estry, masła sha, olej arganowy, depantenol jako te funkcje nawilżające. No i właśnie mówię, filtry ochronne przed promieniowaniem UVA, UVB, VIS oraz IR. I co to jest? Bo VIS to jest to Visible Light, ale IR, aha, to jest światło podczerwone ze źródeł wśród sztucznego światła. W każdym razie wydaje się to być kosmetyk, pokazuję z przodu, wydaje się to być kosmetyk dosyć zaawansowany, także kupiłam z ciekawości, chociaż jak na moje tutaj przeliczenie, to on nie jest taki tani, bo on też kosztował chyba coś koło 20 funtów, ale w Polsce kosztuje chyba 69 zł, także wydaje mi się, że jest to cena jak najbardziej do przełknięcia, nie zawiera alkoholu i chyba też nie zawiera perfum, gdzieś tutaj przeczytałam to. Także będę testować i Wam o tym opowiadać. Także teraz musicie mi koniecznie dać znać w komentarzu, jaki chcecie kolejny filtr, żebym przetestowała i zrobiła o nim film. To znaczy ten koreański, który dostałam z tego Style Vana, to ja już go zaczęłam używać, więc filmik niebawem nakręcę, bo nie potrzebuję dużo czasu, żeby sobie nabrać jakieś tam opinii, jak on się sprawdza i tak dalej. Także o tym na pewno filmik nakręcę. Natomiast mam w zapasie 3 kolejne filtry, które będę chciała w niedługim czasie otworzyć. I to jest właśnie ten Ultra Sun Extreme Very High Sun Protection. Ten właśnie z Bondi, o którym teraz mówiłam. I mam jeszcze jeden, który stoi w zapasie jeszcze z poprzedniego holu. To jest Bioderma Pigment Bio. Taki biało-srebrny. Pigment Bio, on tutaj ma mieć jakąś funkcję rozjaśniającą i ma pomagać redukować przebarwienia. Także typowy taki krem na przebarwienia. Dajcie znać, który z tych 3 kremów Was ciekawi najbardziej i który, bo mi jest właściwie to obojętne, który mam otworzyć kolejny i tym samym też zrobić kolejny filtr, film. Wszystko mi się tutaj po prostu już spada. Przy okazji zakupów z Bondi kupiłam jeszcze to ich masełko do oczyszczania twarzy, nowość. Ja już się 2 razy chyba przymierzałam do zakupu, ale ono zawsze było out of stock, więc teraz jest i kupowałam jedno i kupiłam też i drugie. Jak widzicie, jeszcze mam to w folii nieotwarte, to jest Anti-Irritate, ta seria emoliencyjne masełko oczyszczające. 2 w 1, demakijaż i mycie twarzy. 77% emolienty. Podoba mi się bardzo to, już Wam mogę od razu powiedzieć, że jest 2 w 1, demakijaż i mycie twarzy. I ja wiem, że dla wielu osób to może brzmieć jak masło maślane, no bo demakijaż i mycie twarzy to jest przecież to samo, no właśnie nie jest. I demakijaż to jest jedna rzecz, a mycie twarzy to jest druga rzecz i
Mam nadzieję, że te dwie kwestie też rozróżniacie, bo na tej podstawie też czasami ludzie oceniają kosmetyki, które nie są do tego przeznaczone. Tak jak na przykład słyszałam krzywdzące opinie o najlepszym balsamie oczyszczającym na świecie, czyli Emma Hardy, krzywdzące opinie mówiące, że ten balsam źle zmywa makijaż i w ogóle on zupełnie jest nietrafiony, bo to nie jest balsam do demakijażu, to jest balsam do oczyszczania twarzy. A tutaj mamy dwa w jednym, czyli ma nam i dobrze zmywać makijaż, i dobrze oczyszczać twarz, także będę testować i Wam opowiem. Na razie jeszcze nie otwierałam, bo jestem tak zawalona kosmetykami do oczyszczania twarzy, że sama nie wiem po prostu o co mi chodzi, ale mam naprawdę pootwieranych kilka kosmetyków i boję się, że coś mi się tam zacznie psuć, bo na przykład ta piana micelarna z Apigen Royal, którą ja dostałam w zeszłym roku, to ja wciąż ją jeszcze mam, także mam tego za dużo i nie chcę otwierać kolejnych rzeczy, ale oczywiście ten balsam do oczyszczania z Q&A otworzyłam, także nieważne, nie trzymam się w ogóle swojej wersji wydarzeń. Słuchajcie, wiecie, że wiem, że ten film jest bardzo chaotyczny, ale nie sposób jest tego w jakiśkolwiek sensowny sposób ogarnąć, także musicie mi to wybaczyć i mam nadzieję, że nadążacie za moim tokiem myślenia. Słuchajcie, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o takie stricte nowości pielęgnacyjne. Chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów o kosmetykach, które już Wam pokazywałam w nowościach, ale jeszcze na przykład nie zaczęłam używać. I mam tutaj na myśli Good Molecules, to pokazywałam chyba w poprzednim filmie, że zrobiłam zakupy na Beautylish i kupiłam kosmetyki z Good Molecules. Co ja kupiłam? Czy ja 4? Wydawało mi się, że 5 kosmetyków kupiłam. Nie wiem, a może 4 kosmetyki kupiłam, nie pamiętam. W każdym razie jeden jeszcze stoi i czeka, to jest ten serum z kwasem tranexamowym. Tego jeszcze nie zaczęłam używać, natomiast zaczęłam używać tonik z niacinamidą, serum z niacinamidą i balsam do oczyszczenia twarzy. Ja będę robić oddzielny filmik o Good Molecules, bo chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o samej marce, o tej filozofii, też o tych opakowaniach poopowiadać i ogólnie co też mają w swojej ofercie. Natomiast kilka słów o tym, co zaczęłam używać i jak się sprawdza. Jeśli chodzi o ten tonik, to jest w ogóle szkło, bardzo ciężka butelka, zawsze się boję, że mi wypadnie z rąk. Tonik z niacinamidą, tu jest chyba 10%, o ile mi pamięć nie myli. Bardzo dobrze się sprawdza, nie jest lepki, jest zupełnie wodnisty, jest bezzapachowy, bardzo szybko się wchłania, także praktycznie powinien się sprawdzać naprawdę każdemu. Nie wiem, co by można mu było zarzucić złego, bo jest po prostu taki, wiecie, w punkt. Jeśli chodzi o to serum z niacinamidą, to również bardzo dobrze się sprawdza, ona ma postać takiego dosyć gęstego żelu. Bardzo ładnie się wchłania, nie jest też lepkie i też bardzo ładnie współpracuje z resztą pielęgnacji. Nic się nie wałkuje, nie roluje i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że mi bardzo źle się sprawdzał ten serum z niacinamidą z The Ordinary. Nie wiem dlaczego, bo wiele osób ten kosmetyk zachwala. U mnie on się w ogóle nie sprawdzał na żadne możliwe sposoby z żadną pielęgnacją. Natomiast każde jedne serum, które kupuję później, bo przerobiłam już serum z niacinamidą z Garden of Wisdom, z The Inky List, z Geek & George's, i teraz to i każde sprawdza się dobrze, także nie wiem, o co chodzi z tym z The Ordinary. W każdym razie to sprawdza się fajnie, przynajmniej u mnie, nie kłóci się z niczym, ładnie się wchłania, nie jest lepki ani nic. No i balsam do oczyszczania twarzy, właściwie to jest dla mnie balsam do demakijażu, bardziej niż do oczyszczania twarzy. Bardzo dobrze sobie radzi z makijażem, on ma tutaj taką pacynkę i widzicie, ja już go naprawdę bardzo dużo zużyłam. Bardzo fajnie sobie radzi właśnie z demakijażem. Fajnie ściąga praktycznie całą maskarę, wszystko ze twarzy ściąga, także bardzo fajnie mi się sprawdza, ale więcej o nim też opowiem w tym oddzielnym filmie, ale pierwsze wrażenie jak najbardziej na tak. Kolejna rzecz, którą zaczęłam używać, a miałam już w swoich zapasach, to jest krem pod oczy z firmy Galine, ten krem z probiotykami, również bardzo fajnie mi się sprawdza, jest taki lekki, ładnie się wchłania, ale jednocześnie bardzo ładnie nawilża, coś tam, jakąś delikatną warstwę pod tą, na tej skórze zostawia, ale tej skóry też nie obciąża, także bardzo fajny krem. Ja nie wiem, czy to jest krem wart swojej ceny, bo firma Galine jest stosunkowo droga, natomiast ja w tej chwili kończę używanie tego kremu, który kupiłam w TK Maxie, ten Argan Plus. Nie wiem, czy to będzie widać.
kończę używanie tego kremu, bo w tej chwili używam je jakby naprzemiennie, a teraz jak już kończę, wydaje mi się, że dzień, dwa i on się skończy i będę już używać tylko ten, więc też będę widzieć jego jakieś tam bardziej długofalowe efekty, bo będę go używać i rano, i wieczorem, i przez dłuższy czas, ale też takie pierwsze wrażenia, uważam, że krem pod oczy godny uwagi, też nie podrażnia mi w żaden sposób oczu, ani nic, także jeżeli macie ochotę przetestować sobie z Galinea ten krem, to też serdecznie Wam polecam. I jeszcze jeden mam tutaj kosmetyk, też kupiony w TK Maxie. Firma nazywa się Biovene. To jest 27% witaminy C. Firma hiszpańska, też cruelty free. Tutaj bardzo dobry skład tego serum. Ja to kupiłam za jakieś śmieszne pieniądze w TK Maxie, bo chyba 5 czy 6 funtów zapłaciłam. I tak jak mówię, zaczęłam tego używać. I wiecie co, to jest serum, który ma 27% rzeczywiście kwasu askorbinowego. Butelka niby jest ciemna i wszystko powinno być ok, ale powiem Wam tak, on w ogóle nie oksyduje, jest cały czas zupełnie, sobie tutaj oglądam i nic nie widzicie, zupełnie nie oksyduje, jest cały czas taki przezroczysty, biały. Ja już go używam od ponad miesiąca, więc na przykład to serum z Geek & Georgios już by dawno zoksydowało. Jestem w połowie opakowania. Powiem Wam, że jak na te 27%, to serum niewiele robi. W ogóle nie czuję jakiegokolwiek szczypania, dyskomfortu, ani nic, a powinnam czuć, dlatego że nie używałam kwasu askorbinowego przez pewien czas, bo używałam tam ten glucoside z The Ordinary, potem ten etylowany z The Ordinary, więc z kwasem askorbinowym miałam przerwę z dobre 2 miesiące. Mało tego, używam na co dzień retinalu z Geek & Georgios. Moja skóra jest dosyć mocno wysuszona ze względu na sezon grzewczy, więc 27% witamina C powinna mi chociaż coś robić na tej skórze, chociaż delikatne mrowienie powinnam odczuwać czy coś, a nie czuję kompletnie nic. I trochę mam takie wątpliwości co do tego kosmetyku, że ta witamina C może nie jest aktywna, może pH jest za wysokie, nie wiem. No bo niby 27% jest, ale tak jakby go tam nie było, także ja oczywiście ten kosmetyk zużyję, bo on mi w ogóle żadnej krzywdy nie robi, ale mam też wrażenie, że nie robi mi zupełnie nic dobrego, także jeżeli gdzieś tam zobaczycie w TK Maxie tą firmę Biovene, to jeśli chodzi o to serum z witaminą C, to radzę Wam sobie to odpuścić, bo moim zdaniem coś jest nie tak po prostu z tym kosmetykiem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. Mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie. Ja mam jeszcze kilka rzeczy z kolorówki, także jeżeli jesteście jeszcze ciekawi, co tam z kolorówki się pojawiło nowego, no bo są oczywiście palety, no to jeszcze nie odchodźcie od ekranów. Musiałam się trochę przeorganizować, nie jest tego dużo, no ale jest. I kolejne 20 minut minęło. Słuchajcie, palety. Coś ktoś chciał coś powiedzieć? Coś? Palety. Sigma Cordy Rosa. Skusiłam się. Mam te dwie pozostałe, Sigma Untamed i Sigma Enchanted. I w ogóle jestem do tyłu, jeśli chodzi o kręcenie filmów z makijażem i z paletami, bo mam palety, o których jeszcze filmów nie zrobiłam. Ale może to i dobrze, bo mnie wtedy to tak nie goni. Ja teraz rzeczywiście kupuję takie palety, które chcę mieć, a nie takie, które myślę, że będą się dobrze oglądać, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Także kupiłam tą paletę, też tam była jakaś promocja, coś, jakaś zniżka, kupiłam, bo od dawna mi się ta paleta bardzo podobała, tak wygląda. Także nie wiem, może mi się uda coś na walentynki nagrać, bo to takie róże, brzoskwinie i tak dalej. No ładne kolory, wiecie, że ja takie kolory lubię. Paleta jest ładna, ja się oczywiście już od dobrego tygodnia nią bawię i podoba mi się, także może mi się coś tam na walentynki uda nagrać. Kolejna to jest paleta, którą ja kupiłam jeszcze w grudniu chyba. Tak, tak mi się wydaje, że w grudniu. I to kupiłam też na Feel Unique, bo ja miałam jakiś tam niewykorzystany voucher, jakaś tam znowuż była zniżka i no i kupiłam. Kupiłam paletkę z Viseart. To jest ta jedna z ich pierwszych paletek Petit Pro i to jest Petit Pro chyba 3. Tak wygląda. Kupiłam z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że chciałam sprawdzić, czy te starsze formuły, czy te starsze palety Viseart, te starsze formuły są tak samo dobre jak te nowsze, bo to jest jedna z pierwszych palet, stara, także to chciałam sprawdzić. Poza tym dajcie mi połączenie zieleni i fioletu i ja już jestem kupiona.
i stwierdziłam, że fajnie mi to po prostu zrobi takie uzupełnienie tej reszty. No nie wiem, paletka jest bardzo fajna, używam ją oczywiście też, także nie wiem, może jeszcze gdzieś tam kiedyś zrobię jakiś filmik z jej udziałem. No i trzecia paletka to jest dosłownie, jeszcze jest zimna, bo to dosłownie teraz jeszcze, dosłownie przyszła niedawno, także jeszcze jej nie używałam, nie macałam. Najnowsza Natasha Denona i tym samym moja pierwsza Natasha Denona i to jest, ja musiałam się prędzej czy później na to skusić, dlatego że też i przez Was, bo przez te wszystkie komentarze, że ja już tylko Natasha Denonę, że najlepsza to Natasha Denona i tak dalej, i tak dalej, więc musiałam się skusić, wiedziałam, że się prędzej czy później skuszę na którąś z tych mini palet, no a że wychodziła nowa i jest w moim stylu, także stwierdziłam, że to będzie pierwsza. I to jest taka paleta w różach, takich mauve, bo jak oglądałam, widziałam filmiki i swatche, to ten tutaj ciemny kolor to jest taka ciemna oberżyna, bakłażan może. Tu jest taki też chłodny, brudny fiolet, no i mamy te dwa błyski. Jak widzicie, paleta jeszcze zupełnie jest niedotykana. Muszę powiedzieć, że jak na takie maleństwo, to ona rzeczywiście jest taka dosyć ciężka i się fajnie zamyka na magnes, nie na jakiś tutaj zaczep i jest dosyć ciężka, jak na tak małą paletę, to jest dosyć ciężka, także to nie, fajna jakość, jeśli chodzi o opakowanie oczywiście, jeśli chodzi o samą paletę, to myślę, że też czym prędzej nakręcę jakiś film, bo paleta jest nowa, więc może będziecie się zastanawiać, czy warto, czy nie warto. Jeśli chodzi jeszcze o makijaż, to mam dwa korektory. Kupiłam korektor z Becca, ten słynny Under Eye Brightening. Tak, Under Eye Brightening korektor. Wiem, że tutaj w kamerze to niewiele będzie widać. W każdym razie ja już sobie go używam. To jest takie masełko. Ja będę chciała zrobić film, mam nadzieję, że wystarczy mi na to czasu. Będę chciała zrobić taki film właśnie z korektorami. Także na razie je testuję, zbieram swoje opinie i taki film przygotuję. I jeszcze jeden korektor to jest z NYXa i to jest Born to Glow. Taki po prostu drogeryjny. Chciałam też coś takiego wypróbować. I on ma takie opakowanie z tą gąbeczką, takie bardzo podobne do tego z Maybelline sławnego. I muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o sam korektor, to również jest bardzo do tamtego z Maybelline podobny. Jeśli chodzi o to, jak wygląda, jak się nakłada, jak się sprawuje pod okiem, bardzo, bardzo podobny jest. Także jeżeli lubicie ten z Maybelline z tą gąbeczką, to ten jest fajną alternatywą właśnie Cruelty Free. Także między innymi też dlatego go kupiłam. No i dosłownie ostatnie dwie rzeczy. To są nowe perfumy, obydwa flakony perfum dostałam na gwiazdkę, także bardzo się cieszę. Jeden to jest coś, co już miałam, jedne to już jest coś, co już miałam kiedyś i to jest Hugo Boss Deep Red. Ja miałam wcześniej małe opakowanie, teraz mam duże, bo to jest chyba 90 ml. Ja bardzo lubię ten zapach. Uważam, że ten zapach jest genialny. To jest taki zapach na co dzień, taki troszkę słodko-owocowy, ale taki nieuprzykrzający nikomu życie, nie wiem. Dla mnie to jest idealny zapach na co dzień, tak jak mówię, taki niezobowiązujący, nie ciężki, nie męczący. Jedyna wada tych perfum moim zdaniem to jest to, że one są stosunkowo krótkotrwałe. Jak na Hugo Boss, jak na rzeczy stosunkowo drogie, markowe i tak dalej, to mam wrażenie, że one są dosyć krótkotrwałe. Niemniej jednak zapach jest bardzo ładny, także to dostałam od syna i bardzo się cieszę. A drugi zapach to dostałam od męża i to jest coś, co ja od dawna bardzo chciałam do tego wrócić, bo już kiedyś miałam. I to jest Salvador Dali Laguna. Nie wiem, dlaczego o Salvador Dali perfumach tak mało się mówi, bo te perfumy są chyba w Sephorze, tak mi się wydaje. I one też nie są stosunkowo drogie. Opakowanie mają po prostu rewelacyjne i nie wiem, dlaczego takie są nich cicho. Ja już kiedyś miałam Lagunę, ale tą drugą mam. Jakaś taka Laguna inna jest w limitowanym chyba opakowaniu. Natomiast zapach wydaje mi się, że był identyczny.
I to są takie perfumy, do których ja mam takie trochę sentymentalne podejście, dlatego że jako bardzo, bardzo młoda dziewczyna ja bardzo lubiłam w ogóle twórczość Salvadora Dali. Mieliśmy z mężem w ogóle obraz i to chyba nie jeden nawet na ścianie i ogólnie miał taki album, wiecie, z jego obrazami, także bardzo mi się to wszystko podobało. No i perfumy Salvador Dali właśnie widziałam w sklepie, właśnie konkretnie te. Ja je wąchałam, ale one były wtedy kompletnie poza zasięgiem mojego portfela. I ja później jakoś o tym wszystkim zapomniałam. I przypomniało mi się kilka lat temu i mąż mi właśnie kupił też na gwiazdkę tamte drugie, tą Lagunę, coś tam Maravera, czy jakoś tak, a w tym roku kupił mi te i bardzo mnie tym zaskoczył i naprawdę bardzo się cieszę. Zapach jest taki, ja sobie je zostawiam na lato, w tej chwili mało je używam, bo dla mnie to jest bardziej taki zapach na lato. Taki świeży, trochę cukierkowy, nie wiem, trochę taki sztuczny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, nie wiem, mi się te zapachy bardzo podobają i cieszę się, że mam i ja bym chciała mieć w swojej kolekcji więcej perfum Salvador Dali, ale nie wiem, które są ładne, a nie chcę się... nie wiem, wtopić w jakieś takie ciężkie, nieładne zapachy. Nie wiem, dajcie znać, jeżeli znacie Salvador Dali, dajcie znać, czy znacie jakieś zapachy. Ja jeszcze kiedyś wąchałam właśnie w Sephorze Sun and Roses i pamiętam, że bardzo mi się podobał ten zapach Sun and Roses i jeszcze coś tam, coś w kadenc, takie zielone opakowanie. Miałam kiedyś chyba taką małą próbkę i pamiętam, że to też był taki świeży, letni zapach, bardziej troszeczkę męski. Dajcie znać, czy znacie Salvador Dali. A jeśli chodzi o resztę moich zakupów, to dajcie znać, czy któreś z tych kosmetyków znacie, czy do czegoś Wam zachęciłam. Dajcie znać koniecznie, który z tych filtrów SPF chcecie, żebym w następnej kolejności testowała. Bioderma Pigment Bio, Ultra Sun Extreme, no i oczywiście Bundy, który Was najbardziej ciekawi, taki kolejny otworzę. No i jeszcze raz przypominam o tym sklepie Style Vanna. Zajrzyjcie sobie na stronę, zobaczcie, co tam ciekawego jest, bo jest naprawdę mnóstwo rzeczy. Czy nie zapomnijcie o tym, że jeżeli skusicie się oczywiście na jakieś zakupy, to żeby użyć ten mój kod, który ja zostawię na dole, czy gdzieś tutaj wyświetlę, dlatego że po tym kodzie, no raz, że to dla Was jest zniżka, a dwa, że to będzie też sygnał dla firmy, że może warto ze mną współpracować, może coś tam jeszcze kiedyś podeślą, nie wiem. Ale sam sklep uważam, że jest wart zachodu. Jeżeli lubicie sklep YesStyle czy sklep Yolse, to Style Vanna na pewno też Wam przypadnie do gustu, bo oferta sklepu jest bardzo podobna, także i ceny też są bardzo podobne, także sobie tam zajrzyjcie i sprawdźcie. Ja tymczasem Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie tego przydługiego i strasznie chaotycznego filmu. Ja już dzisiaj tego denka nie będę nakręcać, bo to denko będzie takie same chyba chaotyczne, jak i ten film. Także myślę, że denko nakręcę jutro i on pojawi się też w kolejnym jakimś tam tygodniu, w kolejną niedzielę. Także ja Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Wam udanej niedzieli, udanego weekendu, udanego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!